Przede wszystkim określimy branże kluczowe dla naszego obszaru, bo to musi się wydarzyć w ten sposób, że musimy wiedzieć, w którym kierunku chcemy prowadzić rozwój gospodarczy i pod to musimy kształcić młodych ludzi, a więc określić branże, które nas interesują. Dla szkoły w Pucku, dla tej dużej szkoły, chcemy dofinansować wszystkie branże związane z zawodami mechanicznymi, technicznymi. Natomiast w oparciu o Kłanino zamierzamy wspierać branżę hotelarsko-turystyczną i przemysł przetwórstwo spożywcze. Wydaje nam się, że ten kompromis, który został osiągnięty, jest dobry. Oczywiście jeszcze to musi zatwierdzić Zarząd Województwa Pomorskiego. W tej chwili to jest tylko rekomendacja komisji, ale wydaje się, że to jest tak mocno poparte argumentami, tak jak mówiłem, w odniesieniu do potencjału gospodarczego i potencjału szkół. Mogę powiedzieć, że to jest ponad 9 milionów. Chcielibyśmy jakby zwiększyć współpracę z konkretną klasą. Będziemy bardziej otwarci na odbywanie staży i praktyk w naszej firmie, czy ewentualne możliwości współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych. I też chcielibyśmy, żeby w większym zakresie mogli korzystać czy szkoły, czy uczniowie, czy też nauczyciele z doświadczenia naszych pracowników. No przede wszystkim w końcu jest oparcie o współpracę z pracodawcami. Do tej pory ta współpraca z pracodawcami niejako kulała. Pracodawcy mieli wymagania, które do tej pory nie byliśmy w stanie sprostać. W tym momencie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, przy wsparciu szkolnictwa zawodowego otwiera się zupełnie nowa jakość współpracy z pracodawcami.